wieku juniora postawiono mnie w którymś tam już spotkaniu do bramki. Ja panu powiem, co mnie tak przekonało do końca, że zaczęło mi po prostu lepiej iść jak w polu. Bo człowiek już miał jakąś taką samą ocenę, prawda? Wiedział, co może na obronie zrobić, co może zrobić gdzieś tam w pomocy, a co gdzieś tam jeszcze dalej w przodzie. Poza tym zacząłem sobie już zdawać z takiej jednej rzeczy sprawę, że skoro trener mnie rzuca z jednej pozycji na drugą, prawda, to znaczy, że ja sobie chyba nie do końca dobrze radzę. Natomiast w tej bramce zaczęło mi nieźle iść. Trener mnie zaczął po plecach klepać, zacząłem być taką troszeczkę jak gdyby bardziej dostrzeganą postacią w tym zespole, tak? Po kilku spotkaniach, gdzie tam coś mi się udało wybronić, a niejednokrotnie trener mi tam mówił, że dzięki tobie nie straciliśmy bramki, zremisowaliśmy czy wygraliśmy. Stawałem się taki bardzo ważny w tym zespole i to mnie zaczęło po prostu przekonywać, że najlepiej, najprawdopodobniej pójdzie mnie w tej bramce. No i tak w tej bramce zostałem, no i właściwie bramkarzami interesuje się do dzisiejszego. Mrączki do niej, wszystko jest super. Tylko mówię, przy uderzeniu to chodź, ja sobie podskoczę i ona mi się dotrzyma. Ręce mam normalnie, wiesz, patrz, luźny jestem, tak? Hop. Cyk. A mogę łapać jak ty, nie? A mogę złapać tak jak ty, wiesz, i tak dalej. Ale mówię, próbujmy, to nie jest prosty element. Ale zachęcam was do tego, trudno, jak nie opanujecie. No to będziecie po swoim łapać, tylko mówię, że duża część tych piłek będziecie pluć do boku, w lewo, w prawo, a to jest naprawdę warty chwyt do nauczenia. Tak. Wiesz? Tak, bo broda. Bo broda. O, zawsze troszeczkę podskocz, nie? Bo to sobie możesz to regulować. Jestem zaproszony w roku ubiegłym na Lamo, no aż taki jechałem, taki troszeczkę może i niepewny, bo mówię, no rany boskie, co ja tym dzieciom mam powiedzieć, co ja mam im sprzedać, tym dzieciom takiego wartościowego, nie wiem jak z nimi rozmawiać, bo nigdy nie miałem do czynienia z tą młodzieżą, prawda? A jednak okazało się, że już po pierwszych zajęciach zaczęło mi się to wszystko bardzo, bardzo podobać, chociażby z tej przyczyny zaangażowania tych dzieci. Wie pan, te dzieciaki były tak zaangażowane w to wszystko, ta radość, ten uśmiech na twarzy, ta radość z tego sprzętu, że otrzymali. Patrzę, każdy ma rękawice, każdy ma markowe, że tak powiem, buty. Już się nie mogą doczekać tego wyjścia na boisko, prawda? Na tym boisku ta werwa do tego treningu, ta chęć pokazania od razu wszystkiego, co potrafię, sprawiła to, że te dzieci mnie przekonały po tym pierwszym Lamo, że ja nabrałem, że tak powiem, takiej sympatii do tych dzieci, już nie mówię. Wie pan o tym, co te dzieci na tym boisku robią, prawda? Rzucają się w lewo, w prawo, czy potrafią, czy nie potrafią, często ryzykując, prawda? Bo jeszcze do tak zwanej techniki bramkarskiej to jeszcze im wiele, wiele, powiedzmy sobie, brakuje. Ale to serducho, które w te zajęcia wkładały, naprawdę no, pozwoliło mi, że tak powiem, samego siebie przekonać, że warto tu być i jeszcze, jeżeli się da, to coś pokazać, żeby te dzieci coś sobie mogły przyswoić. Bardzo fajnie. Naprawdę powiem, że z przyjemnością będę to Lamo wspominał, zarówno ubiegłoroczne, jak i to. Józek, myślę, że nareszcie dowiedziałem się to, że jesteś zadowolony z tego, że tu jesteś, bo ciągle miałem wątpliwości, a tak zupełnie na poważnie. Myślę, że nie stać nas, żeby nie wykorzystać, nie wiem jakiego słowa użyć, ale skarbnicy wiedzy, doświadczenia, to wszystko, co Józek zdobył poprzez lata gry w piłkę nożną, żeby nie skorzystać z tego, by przekazać tą wiedzę w jakimś stopniu, pomóc w rozwoju następcom. Bo tych chłopców musimy traktować jako następców Józka, następców kolejnych pokoleń bramkarskich. No i oczywiście, kiedy wiedziałem, że coś takiego powstaje, ten projekt, no nie wyobrażam sobie tutaj, żeby w jakiś sposób nie przekonać Józka do tego, że jego obecność jest tutaj wręcz bezcenna, nieoceniona, bo rzeczywiście to wszystko, co zdobył wcześniej, na pewno przekazuje, a sposób, w jaki to się odbywa, powiem szczerze, sam jestem pod wrażeniem. To musisz też pamiętać, bo nie wolno iść na dzika, że do każdej piłki wychodzę, czy ja dojdę, czy nie dojdę i tak dalej. Musisz potrafić też tą piłkę ocenić, czy do niej dojdziesz, czy nie. Skoro się decydujesz na wyjście, to tylko cię piłka interesuje i nikt więcej, kto jest wokoło, stoi i tak dalej. Lot piłki obserwujesz od momentu uderzenia tego gościa, co ją uderzy, cały czas ona jest w zasięgu twojego wzroku, nie spuszczasz jej w ogóle z oka, ani na moment.